Szanowni Państwo, procedujemy ostatni projekt w dniu dzisiejszym. Szanowni Państwo, projekt druku 1453, zmiana uchwały z Rady Miasta Krakowa z 27 marca 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Uprzejmie proszę, Pani Dyrektor Kwaśniak. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zmiany w finansowaniu i w harmonogramie realizacji wybranych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia to są zarówno inwestycyjne, jak i przedsięwzięcia bieżące, finansowane ze środków własnych budżetu, jak i środków unijnych. Dotyczą też kilku zadań dzielnicy. Zmiany te zgodne są ze zmianami, które są w budżecie miasta. W każdym roku prognozy zmiany są zbilansowane, czyli nie ma zwiększania dochodów lub zwiększania wydatków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są inne stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Druk 1453. Czy ktoś z Państwa ma zamiar zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Stwierdzę, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 1 października 2013 roku i termin zgłaszania poprawek na dzień 3 października 2013 roku, godzina 15. Co mamy jeszcze? Tak? Obydwa. 1053, tak? To jakże, oczywiście, że obydwa druki były.